I patrz to, 75 centów to kupiłem. 76 centów. To jest wabik. Ja na tym i tak zarobię centa, a to jest wabik. Zobaczysz, jak to zadziała, jak popije pszonek. Zobaczysz to. Kolejny na rzek. Widzę, obiadek będzie ciekawy. Samą sól kupił. Jeszcze miał co do grosza, on pewnie całe miasto przyjechał. Po tą sól. Pieprzony biedak, to jest piękne. Tak, tak, bo ktoś przychodzi po mąkę, a wie, że chce kupić inny, więc najpierw patrzy tu, potem przychodzi wzdłuż wszystkich półek. Wącha te pyszne chlebki, te makaroniki, wącha to mleko z lodówki. I wiesz, już mu się głód robi. Zanim dotrze do drugiej mąki, to on już kupi cztery różne rzeczy, rozumiesz? Ja przecież specjalnie rozpylam tu różne zapachy. Rozumiesz? A jednocześnie rozpylam na zewnątrz sklepu zapach żuli, żeby ludzie przed sklepem nie patrzyli się, co mam, tylko weszli od razu. Marketing! Olej zdrożał. Uuu, to już może być tanie. O Boże! O Boże! O Jezus Maria, tu tak zdrożało, że się na to jak porypani rzuca, bo się bali, że jeszcze zdrożeje, zobaczysz. Wypieprzaj z tej dzielnicy. W sensie, chodzi o to, żeby kolegów zabrał do sklepu. Powaga. Won, powaga. Zgłaszam stream za rasizm. Jeżeli widzisz rasizm, to znaczy, że jesteś rasistą. Tyle w temacie. Rasisto. Co staniało? Coś staniało tam i coś jeszcze zdrożało, czekajcie. Woda zdrożała, ale wodę... Ta, ja mam chyba teraz za tanio ją. Ale wody mam dużo, kurde. Dajmy 2,25. A, czarna staniała. No, olej już podniosłem cenę chyba. Ta, 6,10 jest git. 3,60 dajmy nawet. Dobra, ty tych płatków to dużo wykupili. Myślę, że coś zamawiać. $1000? Licencję nową? Kurde, kusi nowa licencja, wiecie? Sól, ryż, nowy ten, makaron, oliwa, nowy proszek, w sensie ten, mąka nowa i masło orzechowe. Ja to wszystko bym musiał kupić. Będzie na to miejsce. Bo oni przyjdą i będą narzekać, że czegoś nie ma. A luj z tym. Dobra, i patrz w ogóle, co ja zrobię. Ja kupię jedną z tych rzeczy i tak gigatanio wypieprzę, żeby ich przyciągać. Sól, o, sól. Sól wystawimy bardzo tanio. Tylko po to, żeby przyciągać ludzi. Zobaczysz, że to zadziała. Dobra, wszystkiego po jednym weźmie po prostu i jeszcze jedną półkę się weźmie. Nie, czekaj. Gdzieś się ją da.
Nie, czekapików nie obniżę. Już i tak są tanie według mnie. Nie wiem, czy się tam dostaną, jak dam to bliżej. Wejdzie tu? Ole, potężna półka. To mi się podoba. Dzięki Giszony Farfocel, to 9 lat. Dziękuję bardzo. Jak nie zasłużyłem. Dzięki. Nikt nie pyta. Myślę mi tak, że przecież nie żyje. Dobra, czekaj. Spaghetti. Niech se tak leży. Masełko. Ja aż bym zjadł to masełko orzechowe. Co to jest? Sól. Nie, to ryż. Ryżyk to niech se leży też luzem. To jest sól? Tak. I sól na samym końcu sklepu. Nisko. I bardzo tanio. Kurde, za mało tej soli zamówiłem. Jeszcze jedną trzeba. Co to jest? Inna mąka. I oliwa. Ja zamówię jeszcze tej soli, bo ona ma być jako taki... Tak zwana sól na klientów. Takie staropolskie powiedzenie, nie? Znasz je? Czekaj. Wszystko już jest git. Gdzie jest sól? Weźmy dwie. Nie, czekaj. Nie, nie, nie. Ja muszę jeszcze ją tu dać. Ona jest wabikiem na klientów. Coś jak w CPU się wabiki robi, nie? Tylko, że tu na klientów. Dobra, pięknie. Teraz tak. 7, nie, 6. 6,85. Masło orzechowe. Coś tańsze niż makaron. To jest normalne? Chyba w Ameryce. 5,65. Ryż za 7 dolarów chodzi normalnie. Co tu się w dupę dzieje? Ale co ty gadasz, Rukaszu? 7,5. I patrz to, 75 centów to kupiłem. 76 centów. To jest wabik. Ja na tym i tak zarobię centa, a to jest wabik. Zobaczysz, jak to zadziała, jak popije pszone. Zobaczysz to. Zobaczysz. Co to jest? To jest ta druga mąka, czy to jest taka droga? Z czego to jest w dupę? Ja pierdziele, nie ogarniam. Dobra, pięknie wszystko leży, tak jak trzeba. Chleba bym jeszcze domówił, bo widzę, że się skończył. Gdzie jest chleb? Chleb był gdzieś u góry, nie? Kurde, znowu za dostawę płac. Woda do lodówki. Ty, mleka mamy mało, aż tyle wykupili? Sera nie ma. Ja pierdzielę. I znowu będę płacił za dostawę. Popije przy mnie. Czekaj, oni tu nie przejdą klienci. Co ja robię?
Ale sól jest tania, to przyjdą. Zobaczysz, dosłownie ci mówię, że oni tu przyjdą, bo sól jest tania. Wywęszyli jak nic, na jakieś okazje i tak dalej, te stronki wszystkie. Przybiegną, mordy to będą aż wykrzywione od tej soli, a i tak wykupią całe. Co ja kupiłem? Wszystko wykupią, zobaczysz. Zobaczysz, że morda to się będzie od tej soli aż wykrzywiać, a i tak będą brali do ryja. Zaufaj mi, w tym przypadku mi zaufaj, że wiem, co mówię. Tu gorzej już idź w Biedronce jest. Jajek mało też. Kurde, tych jajek mało mi się wydaje. Dobra, nie zamawiam już tych jajek, najwyżej cenę podniosę. Luj, za 4 są i tak się nie sprzedadzą wszystkie. Otwieramy. Dzisiaj będzie na minus. O ja pierdziele, ja chyba z 1000 schodziłem, nie? Będzie na minus dzisiaj na pewno. No ale zobacz, jak pięknie zaopatrzony ten sklep jest. Coś pięknego. Gdzie Coca-Cola dla Mamona? No właśnie, nie ma. Ty, kawa się kończy, racja. Na niej jest porypana przybitka, a ciągle ją wykupują. Zapraszam, zapraszam. Co panienka sobie życzy? Fluszed. Nie mówi, że drogo, no way. Sól, kupi sól, zobacz, zobacz. Kupi sól? Mimo, że nie potrzebuje, kupi czy nie? Nie kupiła, mimo że ją sól przyciągnęła. No way! Ja myślałem, że wszyscy się na sól będą rzucać jak porypani. Że samą sól będą kupować, bo jest tania. Ty, nikt soli nie kupuje, co jest? Szej. To jest taniej kilka razy niż w innych sklepach. Nikt soli nie kupuje, co jest? Ale przyciąga ich to, bo dowiedzieli się, że jest tanio. Przyszli sprawdzić co. Mówię ci, moja teoria działa. Są, bo oni jak porypani kupują. Od kiedy SR nie jest tylko dla subów? Od zawsze. Nikt nie kupił soli. Tania sól, a reszta 200%. No tak, ale właśnie o to chodzi, nie? Ta narzeka, że drogie, a ten kupił. Wypieprzony ten towar na podłodze cały leży. Nikt nie kupił soli. Co jest ty? Ej, jedna chyba teoria się nie sprawdza. Nie kupią wszystkiego, co im się wciśnie. Jak to możliwe? Ta sól jest za bezcen. Ona jest. Chyba, że oni myślą, że jest drogowa, bo tak tanio. Była taka afera. Ty, może tak być. Że oni myślą, że ich natnę. Ty, to jest normalne, że nikt nie kupuje tej soli? Jak spleśniała sól? Sól może spleśnieć? Dobrze, kupiła. O, witam. Wybacz, zachwycam się tym. Klientami. Jacy są głupi. Ile ludzi. Nie przeszkadza im syf. Dosłownie to jest Biedronka. Ej, tam. Ja na soli mam centa, nie? Ale moja teoria jest taka, że będę przyciągał tą solą. Coś nie działa, ale dużo jest ludzi, to może działa jednak? Kurde.
Jedna osoba kupiła sól. O, witam. Co, soli się zachciało, bo tanio. O, widać po oczach, że chyba sól to będzie jedzona do końca miesiąca. Proszę. Proszę, proszę. Biznesmen i przyszedł sól kupić? Zobaczymy. Nie. Ci w garniturach nie kupują soli, ściemniają. Ty, w sumie jak na to, że to jest dzień, w którym inwestycje zrobiliśmy w licencję, kupiliśmy półkę, to jest bardzo dobry nadal, nie? Zoba. Czekaj, co ty? Jezus Maria, ile rzeczy. Dobra, nie. Chciałem mu przez chwilę dać piątkę, rozumiesz? Ej, jakby im za dużo wydawać, to nie będą się cieszyli? Czy oddadzą mi? Spaghetti do zera? Ja pierdziel, ale ja nie mam więcej. Kurde, racja, mógłbym zamówić. Ja tych nowych produktów mam tylko po jednej półce. Ty, płatki w końcu idą. Zapalę im światło, może kto kogoś zwabi. Uuu, sól widzę. Się kupuje, co? Biedaku zasrany. Wszyscy sprawiają pozory, że oni tej soli nie chcą kupić, bo jest jakaś tania, ale... Mówię, ciszę. To przyciąga jak nic. Dobra, w końcu przychodzą normalni ludzie, co to biorą. Ty, my prawie na zero wyszliśmy. A przecież to był dzień z dużą ilością inwestycji, rozumiesz to? Aj, to jest akurat popieprzone. Nie mogę spaghetti znaleźć. Nie przejmuj się. Kolejny narzek. Widzę, obiadek będzie ciekawy. Samą sól kupił. Jeszcze miał co do grosza. On pewnie całe miasto przyjechał po tą sól. Pieprzony biedak, to jest piękne. Mówię wam, że ta teoria z solą działa jak nic. Wykupili mi prawie całą tą sól, ale tak naprawdę myślałem, że wykupią z bomby. Miałem dwie półki, tu połowa poszła, tu ponad połowa. Ty, prawie jedynka, rzeczywiście. Sól ładuje. Ej, mówię wam, że ta sól to jest super taktyka. Oni myślą, że są na plus przez to i wtedy więcej kupują. Ja im z mózgu robię wodę. To tym samym. No po sól. Ale ile siana ma tym razem. Kurde, koniec klientów niestety. Kurde, dobry dzień. Prawie na zero, mimo dużych inwestycji. Ale ogołocili te półki, ja pierdziele ty. Pięciu nie mogło znaleźć. No plus nawet. Ja pierdziele. Dobra, to był OP dzień. To był OP dzień. OP dzień. Sól oddaje, no, jak nic. Pasta spaghetti staniała dobrze. Ty, bo my mamy do zapłacenia rachunki. $15 już. A, bo ja mam dwie lodówki, racy. Dobra, najpierw wyłóżmy towar, żeby zobaczyć,
Co tu jest? Mleko. Wyłóżmy towar, żeby zobaczyć, czego potrzeba. I się zamówi. A i ceny się oczywiście zaraz sprawdzi. O. Ty, ale sporo tego jest. Cześć, sera to ja nie mam gdzie brać. Niech dwie tamte będą dla sera. Tak jest. Cały makaron wykupili, bo tamtego nie było. To jakieś musieli brać. Tej mąki też ostro wykupili. No i jak porypani kupują ten towar. Delikatne badanie rynku. I chłopie, takie profity, że to jest luj. I nadal wychodzimy na plus z, tym z tą solą. A taki wabik popiewszony na klientów, co myślą, że zaoszczędzą. Na wszystkim innym tracą. Tylko jeden typ zdołał mnie przechytrzyć i kupił samą sól, bo wiedział, że wszystko jest popiewszenie drogie. Jeden typ był świadomym klientem. A resztę wydymałem w dupę, a oni się oblizali. Coś pięknego. Dobra. Zapraszam dalej. Dobra, więc tak, co zdrożało? Woda, wody mamy fest. Dwa, 70. 2,65. Ja i tak na wodzie dużo zarobię, bo imię sporo, a teraz zdrożało. Co staniało? Ten makaron, tak? Dobra, na pewno czokapiki trzeba zamówić, dwa kartony. Chleba dwa. Mąki trzy. Cukru dwa. Makaronu dwa. Olej jeden. Sera dwa. To. Mleka chyba jeszcze sporo, no. Jajka dwa. Dwa pinaty. Dwa te. Cztery te gówna. O kurde, całe siano wydałem. Dobrze, inwestycja. Ile towaru? To jest to? Sporo towaru zamówiłem. Cześć, zaraz otworzę sklep, tylko wyłożę ten grubszy towar. I nie chcę, już przychodzą powoli. A jeszcze woda jest tu. Ale chyba nie mam jej jak załadować. Tak naprawdę to cena się tylko wody zmieniła i ten makaron staniał, co go teraz kupiłem. To muszę trochę obniżyć. To w sumie zrobię tak. No tak, bo ktoś przychodzi po mąkę, a wie, że chce kupić inną, więc najpierw patrzy tu, potem przychodzi wzdłuż wszystkich półek, wącha te pyszne chlebki, te makaroniki, wącha to mleko z lodówki i wiesz, już mu się głód robi. Zanim dotrze do drugiej mąki, to on już kupi cztery różne rzeczy, rozumiesz? Ja przecież specjalnie rozpylam tu różne zapachy, rozumiesz? A jednocześnie rozpylam na zewnątrz sklepu zapach żuli, żeby ludzie przed sklepem nie patrzyli się, co mam, tylko weszli od razu. Rozumiesz?
To jest wszystko tak przemyślane, że to jest luj. Tu nie ma przypadków w tym biznesie. W tym biznesie liczy się czas. Ile kto spędzi w twoim sklepie, ile czasu będzie oglądał towar i tak dalej, nie? Dobra, mąka to luj. Dobra, można chyba otworzyć już. A nie, wyjmę jeszcze te. Bo tu nic, jeszcze ktoś wejdzie zobaczyć, że nie ma i będzie Lipton. Czekaj, to całe? Tak. Swoją obecnością rozpylasz zapach żuli? A nie, to kasjer to się nie liczy. Bo i tak musi być jakiś, tak? Serek. Cienki. I myśli, że jest na plus. Najlepsze to w tym. A tak naprawdę go w dupę załadowałem. Z radością. Po prostu twój stary myśli, że jest inwestorem, no. Czekaj, szuka piki właśnie. Kurde. Szuka piki. Dobra. Czekaj, co tu jeszcze? A, tą oliwę by się przydało. I będzie można sklep otworzyć. Ale jak tanią? Ty, rzeczywiście. Już cena poszła w górę. Niech klienci cię ukamieniują. W sensie, nieważne. Dobra, otwieramy, bo jest masa towaru do wysprzedania. A z tym i tak nie mam co teraz zrobić. Ceny już pozmieniałem. Niczego się nie zmieniło, to nie miałem czego. Zapraszam, brudasy, no kupować. Sól jest taniej. Może kupicie, co? Troszeczkę soli? Troszeczkę. Sól jest. Ty, przewidziało mi się, myślę, że ona ma mordę jak Joker, ta emotka, nie? Nie ma to jak jajka leżące luzem w kartonie przez 4 dni, żeby je potem wrzucić do lodówki. Bo to są jajka stuletnie. Stary chiński specjał. Ford buduje. O, widzę, że sól się kupuje. Biznesmen. A nareszcie przepłaciłeś. Cześć, sól nie kupiłem nowej. Ty, oni to chyba wykupią dzisiaj. W końcu. Dziadek. Kupuj, kupuj. Nie wiem, to jest zawsze dużo, dużo drożej ta kawa i ona zawsze się ciągle wyprzeda jak porypana. Czekam, aż ktoś przyjdzie, 8 soli kupi i tyle. Byłoby piękne. 8 kilo soli i luj.
Ale łażą po tym sklepie. Panią u mnie, chłop całą torbę zakupów za 40 dolarów kupił. Kiedyś te czasy były dobre, że dwa produkty za 40. Chyba zbyt ceny obniżyłem, co? Ale oni jak pory pani teraz kupują, zoba. Każdy klient strasznie dużo siana zostawia. 4 kilo soli widzę tutaj przemycasz. Myślisz, że jesteś na plus. Dobrze, dobrze. Jakiś nowy pomysł na biznes by się przydał. Dodatkowy. Ale zobacz, już jest 400. Ładnie to idzie. Co prawda wpieprzyłem w ten towar 1000 dolarów. Dobranoc, Green Red. Oj nie, centa więcej ci nie dam. Czekaj. Kurde, już to wykupili? £6,50 i kupułem jak pory pani. Ty jak to? Soli coś się kupują, chyba się sprzedała. Jeszcze coś jest. Gdzie jest to? Kurde, gdzie jest to masło orzechowe? Kurde, chyba ktoś mi karton ukradł. Na dworzu, racja. Kurde, ile roboty dzisiaj. Jezus Maria. Jeszcze przynoszą nierówno obliczone, no. Kartą płacić. Sól wykupili prawie całą już. Działa plan. Ryż. Na zewnątrz też mam? Tak. Nie, to nie jest ryż, to jest mąka. Cześć, zapalę im światło. Czy Kingdom Come zagram? Możliwe, ale do dwójki ile jest jeszcze czasu? Ceny w górę, będzie mniej roboty. Też prawda, tylko że mi zależy na tym, żeby jednak był większy ruch, jak mam aż tyle towaru. Chleb za drogi, bo nic nie zszedł. Sól tu całą kupią raczej. Zobacz. Nie kradnij. Co tu było? Sól. Nie ma już soli. Nie ma soli. Który mi się rzuca? Kurde. No nie rzuca.
Czego nie mógł znaleźć? A soli. Kupił dwie sole i gada, że nie mógł soli znaleźć. Pieprzony w dupę biznesmen. Czekaj, wszystko jest? Tak patrzę szybko. Coś tam się skończyło. O kurde, cały olej poszedł. Jo pierdziele, jaka kolejka, szybko. Pewnie ona sól będą narzekać teraz, co zostali. Oni specjalnie w nocy przychodzą. Ściemniają, że przyszli po coś innego, nie po sól. Po całym dniu tyry. Ty, nikt nie chciał soli? Ile? 88,35. Prawdziwi biznesmeni już tu przychodzą tylko. Ponad 1000 znowu. Jak była sól, to nie kupowali, jak zabrakło, to nagle co drugi znaleźć nie mógł. No, dokładnie. Dobra, zaraz się wyłoży. Która jest w ogóle? Pierwsza. Ostatni dzień chyba zrobimy. Może się wejdzie jeszcze na coś innego, na trochę, na noc. Czekaj. Skip. To jest sklep czy śmietnisko? 126 na plus mimo takich inwestycji, spójrz. Nice. Który to staniał? Ten czy ten? Ten. Dobra, 685 się będzie. Wyłóżmy, czego mamy za dużo. Sól trzeba zamówić, nie? Czyli tak zwany wabik. Tu u góry była sól też, co? Kurde no. Masełko trzeba orzechowe zamówić. A, wszystko. Powierzchnię sklepu. Ten ryż też nieźle idzie, ty. Tego nie, tego nie. Mąka. Tylko masło orzechowe chyba, nie? Woda, woda dobrze poszła? Tam prawie cała. Ser mało, chyba tylko masło orzechowe zamówimy. To będzie taki dzień potężnego profitu. Ty ole, to herbata ona staniała czy co? Znaczy zdrożała? Nie no, taka przebitka na herbacie i kawie i to schodzi jak popieprzone ciągle. Jeszcze zamówimy. Masełko i co jeszcze? A i sól. Czekaj, ser i mleko, a mleka ile jest? Nie, mleka cała półka. Ser też. Można dwa te. Przecież to było max, to luj. Mamon, co ty gadasz? Te motki, jak mamon na pianinku leci, coś pięknego. Dzięki.
Zapraszam dzisiaj, sól już jest. I to bardzo tanio, opłaca się. A czy chleb śmierdzi żulem? A może to po prostu żul śmierdzi chlebem? Spójrz na problem z innej strony. I tyle, nie? Ej, chyba się zmieszczą tu klienci, a jak się nie zmieszczą, to w dupę. Niech schudną. I to wygląda. Otwieramy. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Dwie puste. O ja. Zapomniałem zamówić makaron. Ja pierdziele ty. Mało go jest. To nie. Ja pierdziele. Zara. Nie widzisz, że robota jest? Stój i czekaj. Wszystko jest tanie. Jajka by się też... No, może być... Sól? Sól kupiła? Jaja? Kurde, czekam aż klient przyjdzie wykupić całą półkę soli. Mamy piękne. Jezus Maria. Czterdzieści trzy trzydzieści. Płatki kupiła i sól. Lekko sus i zakupy. Jezus Mary. Tylko 57? Muszę podnieść ceny. Tyle towaru za. Samo mleko przyszedłeś. Sól mam w promocji. Sól jest w promocji, słyszysz? Ten usłyszał chyba. Kurde, jak ten towar idzie jak porypany. Co tu jest? Tego nikt nie kupi. Już jestem, jestem. To też kupują nieźle, a to strożało. W sensie staniało, a mimo to kupują. Za tą wysoką cenę dość. Właśnie, czy ojciec nie wróci do domu? Nie wróci do domu? Czemu sprzedałeś mu mleko? No jak sprzedałem, to wróci. Dzięki mnie. Pustymi rękoma by nie wrócił, nie? O, słyszysz, jak mamuś gra na pianinie? Te płatki naprawdę dobrze schodzą. 2,80 coś. A, kart. Tysiąc sto, no to będzie najlepszy dzień. Tu zniknęło z półki, co jest?
Dara. Olej. Jajka. Magazyn się właśnie zmniejsza, za dużo kupują. Ja to kupuję, żeby właśnie nie sprzedać. Tej soli mało kupują, nie? To jest dziwne. Czasem ktoś się rzuci, jak popije pszony, ale... 2 centy mam ci oddać? Ciebie popije przyło? Przejadła się sól. Była taka tania, że nakupili no tak bardzo na zapas, że... Co? Zapalałem światełko. Właśnie, jak tam rachunek za prąd z tamtego dnia? Nie tu. 15 znowu. To więcej za lodówki idzie dużo. Co to było? Ryż to jeszcze mamy. Dobra. Czekaj. O kurde. Witam. 1300, ty. 1500 chyba się uda nawet dobić. Bo oni często pod koniec dnia przychodzą tak. Popiję pszeni. W sumie IRL też tak jest. Uważałbym na klientów z nieodpowiednim kolorem ubrań? Każdy jest odpowiedni w tym sklepie. Każdy jest mile widziany. Byleby zapłacił drożej za wszystko, co tu mam. Reszta mnie nie obchodzi. 1500. Ja pierdziel. A ja nie mam tej mąki. To nie ta, kurde. Olej się też kończy. Kurde, teraz wszyscy... Chciał ukryć, że tylko po sól przyszedł. Głupio było. Soli się dłużej sprzedało, jak na to, jaka jest tania. Ja się tak wkręciłem w tą giereczkę, że dolu, jutro znowu ją gramy cały dzień. Wybacz mi, co myślałeś, że będzie co innego. $1700, no. Pięknie. Pięknie. Piękny dzień. Aluj, stać nas. Tą mąkę kupowali, bo tamtej nie ma. Można mąkę innym rodzajem mąki zastąpić? To nic nie zmieni? Kawa. Co to jest? Chlebek. Chlebek. Nie jest źle. Myślałem, że gorzej schodzi, dość drogi jest. Co to jest? To jest herbata. Ja pierdziel.
Ja bym chciał, żebyśmy cofnęli czas, żeby można było ich kupować. W sensie... od nich mam na myśli. Nieważne. Zmieńmy temat, dobra? Dobra. Pięknie, piękny dzień. Chyba najlepszy. 568 income. Mało inwestycji tu było, w sensie profitu, bo income mamy 900. 1673, dobra. 13 dni. Na tym skończymy pierwszą zmianę. Wszystko zdrożało. Na tym skończymy pierwszą zmianę na dziś. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę